Super, że jesteś. Ślicznie dziękuję Ci za odzew pod ostatnim, tym niekryminalnym odcinku. Naprawdę ogólnie wypowiedzi, które tam zobaczyłam, podniosły mnie na duchu. Nie dlatego, że przejmowałam się tamtą kwestią, ale dlatego, że jak wiesz, od ponad dekady zmagam się z depresją, jestem na lekach i akurat miałam naprawdę bardzo zły tydzień i bardzo zły weekend. Więc raz jeszcze dziękuję. Poza tym pragnę Ci powiedzieć, że dzisiejszy odcinek był już nagrany, ale z racji nagrania tamtej odpowiedzi dlaczego komentuję sobie w odcinkach i dlaczego taka, a nie inna jest ich forma, udało mi się przez przypadek skasować ten nagrany odcinek, który był już w połowie obrobiony, także cudownie, po prostu cudownie. Niemniej jednak dziś dla mnie też łatwo nie będzie. I zapewne znajdą się tacy, którzy będą chcieli pogonić mnie z widłami za dwa komentarze. Tak myślę, że dwa się znajdą. Ale cóż, raz się żyje, potem się już tylko straszy, czyż nie? Przenosimy się na TikTok. I to na TikTok taki powiedziałabym gwiazdorski, ponieważ Snow the Salt Queen, znana także jako Yandere Freak, była gwiazdą tej właśnie platformy. Nie oszukujmy się, milion sześćset tysięcy obserwujących robi jednak wrażenie. Dziewczyna zajmowała się głównie przedstawianiem tak zwanego cosplay. Znany, a może nie tyle znany, co na pewno popularny od 1984 roku cosplay to abreviacja od costume play. W skrócie osoby bawiące się w cosplay przebierają się za różne postaci z gry. Mangi, filmów. Przenieśmy się więc do Houston w Teksasie. To tam na przedmieściach mieszkała urodzona w 2002 roku Helen Rose Hastings. Rodzicami dziewczyny byli Susan Rosenberg i Philip Hastings, para naukowców specjalizujących się w genetyce. Obydwoje pracowali w niedalekim BCM, czyli Baylor College of Medicine. I tu właśnie podejrzewam, niektórzy nie będą zadowoleni, bo uważam, że obydwoje mieli coś z głowami, o czym za chwilę się przekonasz, albo nie, możesz mieć przecież odmienne zdanie. Ewentualnie stwierdzisz, że to mnie zrzela zazdrość, bo mój facet jest ode mnie starszy o trzy lata, a nie o ćwierć wieku, i nie przychodzą nam do głowy dzieci w tym wieku. Nawet nie chodzi o samą tą różnicę, ale. ale. Dziewczynka była tak zwanym późnym dzieckiem. A! Problem mój leży w tym, że Fil był w połowie drogi do siedemdziesiątki. Susan czterdzieste urodziny, też już miała jakiś dłuższy czas za sobą. I. No, moje zdanie jest takie, że to jest mega samolubne, żeby w tym wieku dla kaprysu robić sobie dziecko. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, właśnie Fila z jego dochodzeniem do siedemdziesiątego roku życia. On miał już wprawdzie czwórkę dorosłych dawno dzieci, ale byli to synowie, a tym razem piąta była dziewczynka. Efekt znany, uwielbiana i rozpieszczana. Suzan o mały włos przypłaciłaby ten kaprys własnym życiem. W ciąży rozwinął się u niej stan przedrzucawkowy do tego stopnia, że no właśnie prawie zeszłaby z tego świata. I to był jedyny hamulec przed kolejnym dzieckiem. To też, żebyś miała świadomość, bo i takie pomysły się pojawiały. Licznym zainteresowaniom Helen nie było końca. Wśród nich teatr, muzyka, pływanie czy jak na córkę naukowców przystało może nie genetyka, ale robotyka a do tego wszystkiego obóz rokowy. Do tego należy dodać podróże, choć niekoniecznie jako jej hobby. Chorwacja, Japonia czy Norwegia były tylko niektórymi destynacjami jej rodziców. I o ile dla osób mieszkających w Europie, taka Chorwacja czy Norwegia, to nie jest żaden wyczyn, o tyle podróż do Europy jako taka już jest traktowana jako coś bardzo ekskluzywnego w Stanach Zjednoczonych. I jako dziecko latała z nimi wszędzie. A skoro już wcześniej wspomniałam cosplay i mangę, to wiesz skąd ta miłość. Dziewczynka zaraziła się tą fascynacją w Japonii. W wieku 11 lat rodzice zapisali ją do Aote International Middle School. Dziewczynka określana była jako przyjacielska, dbająca o innych, dobra z natury i tak samo myślała o innych. To się nazywa święta naiwności, a mistrzem w wierzeniu w ludzi jestem ja. Tyle, że ona miała ledwo kilkanaście lat, a ja parędziesiąt. Skończyło się tak, że taka wychowywana pod kloszem i w atmosferze bycia praktycznie jedynym dzieckiem w tym momencie, i to jeszcze dziewczynką, która miała wszystko na, na swoje skinienie palca, gdy trafiła do realnego świata, to nie wiem na ile faktycznie tak było, a na ile była. To jej wyobraźnia, że ona padła ofiarą prześladowań. W wyniku stresu zaś rozwinęła się u niej mizofonia, czy też SSSS, Selective Sound Sensitivity Syndrome. Jest to nadwrażliwość na niektóre dźwięki, powoduje negatywne uczucia. W przypadku naszej bohaterki problematycznymi dźwiękami okazało się rzucie, stukanie ołówkiem, kaszel, pociąganie nosem. Czyli jak łatwo stwierdzić wszystkie rzeczy powiązane ze szkołą, bo wiadomo jak to wygląda, nie? Jedno dziecko żuje gumę, drugie dziecko sobie gdzieś tam stuka ołówkiem, trzecie długopisem. Więc Helenka do szkoły, no niekoniecznie. W późniejszych latach została określona też jako osoba panseksualna i niebinarna. I po prawdzie nie wiem skąd te wnioski, bo Helen poznała pewną dziewczynę, z którą postanowiła być, ale. A za moich czasów to świadczyło jedynie albo o byciu homoseksualnym, albo biseksualnym. I wiem, bo jestem, a nie żadne wymyślanie jakiegoś nowego nazewnictwa po kiego grzyba. I to będzie pewnie ten drugi temat, który skomentuję trochę bardziej, myślę, pod koniec odcinka, żeby tutaj nie bruździć. Tak to ujmę. Ten związek zaowocował kolejnymi prześladowaniami, chociaż myślę, że przy całej reszcie nie miało to już znaczenia. I tak samo nie znalazłam nigdzie w materiałach źródłowych informacji o tym, że jej dziewczyna była przykładowo prześladowana. A to jej dziewczyna powiedziała na głos, że one są razem, więc rozumiesz, no, jeżeli przykładowo wytykali ją palcami, to nie mogli wytykać jednej a drugiej nie. Więc pytanie, czy faktycznie tak to niby prześladowanie wyglądało, czy po prostu to były jakieś jej widzi mi się, typu: o, ktoś się na mnie krzywo popatrzył, o już ja się czuję prześladowana, bulingowana. Bo naprawdę, różnie, różnie to bywa. Idźmy jednak dalej. W ósmej klasie koleżanka dzisiejszej bohaterki, Bailey, zaprosiła ją na konwencję. Zjazd osób zajmujących się cosplayem. To był zupełnie inny świat. Tam można było być kimś innym, tam można było udawać, budować swoją postać od podstaw. Skoro w realnym życiu, z realnymi ludźmi, a nie jedynie kochającymi rodzicami zabierającymi na wakacje, Helen nie dawała sobie rady, to postanowiła od tego świata uciec i uciekła właśnie w cosplay. O ile dla większości wydaje się to jedynie zabawą, dla producentów kostiumów, akcesoriów, materiałów do kreacji własnych to biznes. Duży biznes należy dodać, bo rocznie określany na chwilę obecną na 5 miliardów dolarów. Pomijając tak oczywiste kwestie jak sklepy, ubrania, akcesoria. W takim na przykład Tokio istnieje wręcz dystrykt poświęcony tej dziedzinie przebieranek. Jest to Akihabara. Ponieważ w sieci cosplay zostaniemy na dłużej, to muszę dodać jeszcze, że ambicje Helen sięgały nieba. W przyszłości chciała otworzyć Instytut Kobiet Naukowców w Japonii. Tu i teraz były jednak dla naszej bohaterki problematyczne. Rozwinęła się u niej depresja, problemy z odżywianiem i ataki paniki. Nie radząc sobie z życiem, zaangażowała się w związek z kimś, kogo poznała online, a kto podobno nie traktował jej dobrze. Od tego wszystkiego uciekała w cosplay. Według jej przyjaciółki wspomnianej wcześniej Bailey, ta możliwość bycia kimś innym i zatopienia się w danej postaci przemawiała do Helen najbardziej. Uwielbiała wcielać się w Karkat z Homestuck czy Mr. Goal z Steven Universe. Początkowo matka Helen nie była zachwycona nie tyle nowym hobby córki, co jej wyjazdem na zlot. Większość osób podzielająca zainteresowania dziewczyny była bowiem sporo starsza od niej. Wyjaśniła jednak matce, że doskonale czuje się w tej specyficznej społeczności osób, które nie pasowało nigdzie indziej. Do tego jej fascynacja tworzeniem postaci, kostiumu, zachowania i wszystkiego, co się z daną postacią wiązało, była tak wielka, że w końcu Susan uległa. Będąc w dziesiątej klasie, Helen udała się na zlot do Houston. Tam poznała Snow, zwaną również Yandere Freak. Mary Ann Oliver Snow, bo tak dokładnie nazywała się Królowa Soli, do Królowej Soli dojdziemy, już wtedy była gwiazdą w świecie cosplaya. I powiem tak, jej imię to oczywiście Mary Ann, ale każdy nazywał ją Snow, więc ja też będę używała tego jako jej imienia. Dziewczyna najczęściej wcielała się w Junko Enoshimę postać z rompy gry umiejscowionej w szkole, Pozwól, że dalej nie będę się w to zagłębiać. Ale co w miarę istotne, Junko była właśnie określana jako Yandere, a samo Yandere to ktoś, kto jest słodki, pierdzi tęczą, a do tego świetnie rozumie innych jest mega empatyczny, ale zamienia się w obłąkanego złoczyńcę, chcącego krzywdzić wszystko i wszystkich wokół. Ponadto jest mega zaborczy w stosunku do swoich rzeczy, Znajomych czy nawet przekonań. Snow zdecydowanie pokazywała zwłaszcza tą zaborczość. Urodzona 21 września 1998 roku, mieszkanka Houston uważała, że tylko ona jest i może być junko, i nikt inny nie ma prawa przedstawiać tego charakteru. Dodatkowo jej ulubioną metodą zdobywania większego rozgłosu były przeróżne kontrowersyjne akcje. Jak na przykład skakanie czy tańczenie na grobach na cmentarzu West Hill w Teksasie. Oczywiście za ten numer posypały się na nią gromy. Odpowiedź była prawie natychmiastowa i to live. Snow odpowiedziała, że ma to gdzieś, bo nie wiedziała, że takie zachowanie na cmentarzu i tańce na nagrobkach są brakiem szacunku dla zmarłych. A poza tym nie wiedziała, że na cmentarzu są jakieś durne zasady i jako Wisienka na toście dodała, że miała zgodę na pozowanie na wspomnianym wcześniej cmentarzu. Zresztą nawet jakby wiedziała, to nie sądzę, żeby ją to powstrzymało. Jakież musiało być zdziwienie, gdy Jimmy Mroziński, nadzorca tegoż właśnie obiektu, wydał oświadczenie, w którym jasno powiedział, że osoby z danych nagrań otrzymały zakaz pojawiania się w okolicy. Ponadto poinformował je, że takie zachowanie łamie lokalne prawo i że w dalszej kolejności pojawią się konsekwencje prawne w postaci pozwu. Prosił też o wskazanie wszystkich osób widocznych na tych nagraniach. Snow znana była z wszelakich kontrowersji, niejednokrotnie łamała zasady konwencji gosplejowych poprzez wnoszenie prawdziwej broni, a nie rekwizytów. Kiedy indziej? Gdy portretowała Togę, przyodziała się w igły medyczne. Dodatkowo taki rozgłos sprawiał, że zyskiwała sponsorów. Mam na myśli sponsorów materiałów dla osób pełnoletnich, bo na tym także zarabiała. I tu akurat muszę powiedzieć, że o ile ktoś nie kradnie, nie zabiera drugiemu, nie oszukuje lub też, no wiadomo, nie, nie ukraca komuś żywota, żeby zdobyć środki, to jest mi obojętne, w jaki sposób zarabia na życie. Ale już następny sposób właśnie wiązał się z oszustwem, bo gdy akurat jej na coś brakowało, to założyła sobie zbiórkę na chore kociaki. Szkoda tylko, że kociaki o tym nie wiedziały, a kasa poszła na przyjemności snu i jej znajomych. Bo, no właśnie... Pomimo takich zachowań, dziewczyna wciąż miała obok siebie wianuszek wiernych, znajomych, chcących chyba grzać się w jej wątpliwym bądź co bądź blasku. Grupa, o której mówię, mieszkała wraz z nią w wynajmowanym przez Snow domu. Oni także zajmowali się cosplayem, ale ich social media do mediów Snow się nie umywały. Królowa Soli mogła pochwalić się, jak wcześniej wspomniałam, Liczbą miliona 600 000 subów na samym tylko TikToku. I skoro o królowej mowa? Przez większość czasu przedstawiała się ona jako Snow the Salt Queen, co w tłumaczeniu znaczy ni mniej, ni więcej tylko Snow królowa soli. I zanim dopadną mnie domowi tłumacze, oczywiście, Snow znaczy śnieg, ale w tym wypadku to jest. Zwyczajnie część jej dwuczłonowego nazwiska Oliver Snow, więc nie podlega tłumaczeniu. Wracając do tego, co działo się w domu Snow do Salt Queen i jakim cudem Helen znalazła się właśnie tam. Dziewczyny, choć tak różne od siebie, zaczęły spotykać się coraz częściej. I nie mam tutaj na myśli zainteresowań natury romantycznej. Niestety, te spotkania często w towarzystwie innych osób. Zawierały w sobie procenty i ziołoterapię, czemu i Helenka w końcu uległa. Suzan zauważyła zmianę w zachowaniu córki i nie ma co ukrywać, w zachwyt nie popadła. To sprawiło jednak, że w rodzinie pojawiły się tarcia oraz napięcia i spięcia. Gdy dziewczyna wraz ze znajomymi zjawiła się w domu na święto dziękczynienia, większość czasu spędzali na basenie. Unikając za wszelką cenę kontaktu wzrokowego z rodzicami Helen. Innym razem Suzan usłyszała od córki, że tamta zamierza porzucić edukację i zostać sprzedawcą w Goodwill. Pamiętaj, że wcześniej chciała założyć instytut dla kobiet naukowców, a teraz nagle wymyśliła pracę w sieci z rzeczami używanymi. Matka się wściekła. Jakoś dotrwały do 2020 roku. Kiedy to Helen została przyjęta do mieszczącego się na południowym zachodzie od Cleveland Oberlin College. Jesienią dziewczyna przeniosła się więc Houston do Ohio, a zanim to nastąpiło, mieszkała ze Snow i ich wspólnymi znajomymi. Oberlin, czyli kamień set za Susan, Zaczął się rok szkolny, a jej córka w końcu zajęła się poważną nauką. Postowała coraz mniej. Znalazła nowych znajomych i wydawało się, że od teraz wszystko już będzie dobrze, normalnie, po staremu rzec by można. Tyle, że mówimy o 2020 roku. Decyzją gubernatora Mike'a DeWina w listopadzie Oberlin zamknięto. Helen wróciła do Houston ale z jakiegoś powodu uznała, że w chacie wieczne imprezy i substancje zakazanych będzie jej się uczuło lepiej niż w cichym i spokojnym domu rodziców. Nie wiem, może nauka zdalna nie wymaga trzeźwości umysłu. 17 stycznia 2021 roku wszelkie troski związane ze studiami przestały jednak mieć znaczenie. Był czwartkowy wieczór. Bohaterki dzisiejszej opowieści wraz z pięciorgiem innych osób robili to co zwykle. Napoje wyskokowe i ziołolecznictwo. Ulubionym hobby zajmowali się już od popołudnia. W końcu wybiła dwunasta, a towarzystwo postanowiło oglądać Gotham. Z nieznanego mi powodu Snow wybrała się do garażu, gdzie dostrzegła pukawkę swojego byłego. Zabrała ją do domu. Pamiętasz, że ona już wcześniej miała odbicia od normy i na przykład wnosiła prawdziwe przedmioty na konwencje cosplayowe? Broń, którą miała przy sobie tym razem, nie była niczym nowym. Wszyscy jej znajomi wiedzieli o istnieniu tego pistoletu. On był w użyciu jako zabawka, no bo przecież wiadomo, że tym się najlepiej bawi. Już wiele razy wcześniej więc jak mówię, to nie było tak, że to jest jakaś nowość dla kogoś. A, przy okazji Gotham, nie wiem czy widziałaś, ale zapewne widziałaś Batmana. Jest tam taka postać jak pingwin i Snow uznała, że ma dokładnie taką broń jak pingwin, więc sobie ją przyniosła. Było po pierwszej w nocy, gdy jedna z dziewczyn żartobliwie zagaiła do Snow, by ta do niej strzeliła. Ona podniosła broń, przyłożyła do głowy koleżanki, po czym opuściła rękę. Następnie Helen powiedziała, teraz mnie. Dziewczyna zrobiła to, co poprzednio. Uniosła pukawkę, przyłożyła z lewej strony i podobno broń sama wypaliła. Wszyscy natychmiast rzucili się do pomocy. Znowu pobiegła na piętro poręczniki i od razu dzwonili na 911. Margarita Nolan. Policjantka z hrabstwa Harris przyjęła zgłoszenie o pierwszej trzydzieści. Gdy Helen dowieziono do Houston Northwest Medical Center szpitala, jeszcze żyła. Jednak gdy rodzice zobaczyli wykres pracy jej mózgu, wiedzieli, że należy ją odłączyć od wszelkiej aparatury. Ponieważ dziewczyna podpisała kartę dawcy organów, Suzan i Filipa poproszono o trzy dni zwłoki, by mogli pobrać organy. Zgodzili się na dwa. Oficjalnie Helen zmarła 19 stycznia 2021 roku o 17.18. W tym czasie pozostała przy życiu szóstka została przesłuchana. Wszyscy potwierdzili, że niejednokrotnie wcześniej bawili się tym pistoletem i nigdy nic się nie stało. Snow wierzyła, że nie jest on naładowany, bo tak podobno powiedział jej jej były chłopak. Widzisz, Problem polega na tym, że nawet po wyjęciu magazynku, jedna kula często gęsto znajduje się jeszcze w komorze. Trochę nie chce mi się wierzyć, że ona nie wiedziała, bo jednak Teksas to jest stan, w którym podejrzewam, że broni jest więcej niż mieszkańców, bo każdy ma po kilka sztuk. A tu taka sytuacja. Pytanie też, dlaczego on w ogóle zostawił swoją broń u niej w garażu. Bo jednak, jak coś się stanie, to ona jest zarejestrowana na niego, o ile była rejestrowana w ogóle. To jest wszystko dziwne, to, to śmierdzi, no, tak to powiem. To jest śmierdząca sprawa. W każdym razie rodzina, znajomi i okoliczni mieszkańcy dość długo nie wiedzieli, co tak naprawdę się stało i w jaki sposób zmarła Helen. Nikt nie poczuwał się do wyjaśnień, a te były jak najbardziej potrzebne. Bo wiele osób miało krzywdzącą ideę, że Helen sama odebrała sobie życie. W tym czasie Snow zachowywała się, jakby nigdy nic się nie stało. Oczywiście została aresztowana i oskarżona o zabójstwo, ale wyszła za poręczeniem majątkowym w wysokości 20 tysięcy dolarów po zaledwie dwóch dniach. I tutaj pojawia się coś, o czym czasami wspominam. Nie ma jednego wzorca żałoby. Ale Snow w tej żałobie nigdy nie była. Wyszła z paki, posiedziała cicho parę tygodni, nawet nie, po czym nagrywała nowe filmiki i zachowywała się, jakby nigdy nic się nie stało. Tak, wiem, to nie znaczy, że nie była na lekach, albo że nie czuła się źle, ale na litość bogini. W filmikach była na przykład upaciana na czerwono z kolegą statystą i śpiewała do niego czy pomożesz mi ukryć ciało? W innym udaje, że kogoś budzi i mówi do niego Dalej Gromit, wstawaj, musimy ukryć ciało. W pierdlu nie ma sera i krakersów. Dalej, wstawaj. Komu uwierzą? Człowiekowi czy jego psu? Zero żalu. W filmiku było więcej, ale obawiam się, że jak zacznę tutaj tłumaczyć i opowiadać, co było w nich, to mika no zamknął. W sierpniu 2021 roku Dokładnie 3 sierpnia prokurator wycofał zgodę na wyjście za poręczeniem z powodu złamania warunków wyjścia przez snow. Niektórymi z powodów miało być niestosowanie się do godziny policyjnej, czy pozwolenie na to, by bateria w GPS-ie padła. Nie wiem, czy wiesz, ale przy okazji aresztu domowych zakłada się branzolety na nogę właśnie z trackerem GPS żeby odpowiednie służby zawsze wiedziały, gdzie się jest i o jakiej porze. Niektórzy na przykład pracują, więc muszą mieć czas na dojazd do z pracy czy zrobienie zakupów spożywczych, ale już na przykład takie wyjście do parku czy kina, tracker pokaże. Nie wiem, jakie dokładnie były zasady wypuszczenia Snow, ale w lipcu dziewczyna pojawiła się na anime Matsuri, dużej konwencji cosplayowej w Houston. Oczywiście zalała się tam w trupa, a że policjant pomógł jej wsiąść do taksówki, to co tu dużo mówić. Picie alkoholu jest zdecydowanie naruszeniem zasad zwolnienia warunkowego, a tutaj mieli na to świadka wręcz w postaci policjanta. I teraz ci powiem, wiesz jak zachowywała się Snow po całej sytuacji. Chyba nie przedyskutowała tego z prawnikiem Brentem Mayrem, bo ten twierdził, że jego klientka była zdruzgotana. Została oskarżona, jak powiedziałam, a ostatnia data jej pojawienia się w sądzie to 11 listopada 2021 roku. Niestety nie mogę doszukać się niczego po tym czasie. Za zabójstwo grozi od dwóch do dwudziestu lat pozbawienia wolności. I cóż mogę ci jeszcze dodać? Kilka tygodni przed tragedią Phil zapytał córkę, czy w domu znajduje się broń, ale ta skłamała, że nie. I naprawdę nie ma się co oszukiwać, że moje dziecko jest święte, moje dziecko nigdy by tego czy tamtego nie zrobiło. No albo moje dziecko może nie jest święte, ale no to już jest przesada, to na pewno by tak nie zrobiło. Bo rodzice naprawdę wiedzą dużo mniej niż to, co naprawdę dzieciak robi. W tym wypadku Suzan wypowiadała się jeszcze że no ona rozumie, że Helen tam piła i że tam coś sobie popalała, ale na pewno nie, nie pozwoliłaby sobie na tam żadne zabawy bronią i tak dalej. Tylko, że okłamała, tak? I powiedziała Filowi, że broni żadnej nie ma w domu, a była i wiedziała o tym doskonale, wszyscy to wiedzieli, bo wszyscy się tą bronią bawili. Kolejna rzecz, no podejrzewam, że tutaj już pieprzyła głupoty z racji straty córki, wiadomo, że miała do tego prawo, bo ona to na pewno była złusgotana, nie tak jak Snow. Mianowicie, ona sobie wymyśliła, że no tak, to był nieszczęśliwy wypadek i w ogóle, ale w zasadzie to oni mogli sobie ustalić wersję. Ludzie kochani, ta banda młodych ludzi piła i paliła od popołudnia dnia poprzedniego. Była pierwsza trzydzieści w nocy. Oni momentalnie zaczęli ją ratować, w sensie tak jak mogli, no zatamować tą krew i tak dalej, dzwonili po służby, wszelkie służby. Natychmiast później zostali wsadzeni do samochodów, do radiowozów, każdy z osobna. Więc kiedy i co oni mieli ustalać? Po pijaku i jeszcze tam na innych rozweselaczach. Poważnie. To jest takie trochę podejście trochę Dalece niepoważne, po prostu dalece niepoważne. Żeby w tym momencie myśleć o tym, że oni, no nie wiem, siedzieli sobie i ustalali wersję, zani, zamiast zadzwonić na, na policję, zadzwonić po pogotowie i, i próbować ratować jej córkę. Gdzie, tak jak mówię, każdy z osobna był przesłuchiwany, każdy był wsadzony w osobny radiowóz. Policja zawiła się natychmiast po tym telefonie. Oni od razu też dzwonili, nie było żadnych, nie wiem, prób. Ukrywania czegoś, opowiadania jakiejś herezji, ale rozumiem, tak jak powiedziałam, no, ona straciła swoją córkę, więc próbuje się łapać wszelkich możliwych idei, tak? Czyli, że jej córka była absolutnie niewinna, ona nigdy w życiu by sobie na takie coś nie pozwoliła, na takie zabawy i w ogóle. A ci siedzieli i ustalali wersję Jeżeli to jej pomaga budzić się każdego ranka, to no to okej, okay, no, cóż ja mogę więcej powiedzieć. A! I teraz jeszcze jedna sprawa, o której mogę powiedzieć: jest to zdjęcie, które widzisz dodane do odcinka. To jest zdjęcie Snow, nie Helen. Dlaczego? Dlatego, że rodzice wymyślili sobie, że nie chcieliby ujawniać, kto był ofiarą. Ale to jest tak, oni nie chcieliby ujawniać, jak mówi o tym ktoś taki nieznany, wiesz, jak ja, czy jakiś inny youtuber. Ale. Jak już pojawił się artykuł w The Rolling Stones, oto wszystkie wynurzenia, adresy, najlepiej jeszcze odciski palców by dali, jakby można było. To hipokryzja poziom mistrz. A jeszcze Helen była taka, że na przykład podpisała to kartę dawcę organów, więc podejrzewam, że chciałaby, żeby ta historia jednak odbiła się szerokim echem, żeby jednak ustrzec ludzi przed no, tego typu zabawami. Bo to nie chodziło o to o samoposiadanie broni, tylko o to, że. Po pijaku i po innych kwestiach oni zaczęli się tym bawić. Jeżeli chodzi ogólnie o odcinek, to jest wszystko. I Ja tylko chciałam dodać kilka słów od siebie odnośnie tych patelnioseksualnych i niedobotycznych ludzi. Czyli dlaczego patelnią? Ja sobie tutaj nie kpię, bo tak jak powiedziałam, ja jestem sama biseksualna i moja tolerancja sięga dalej niż niebiosa. Ja mówiłam o tym dawno, dawno temu, kiedy. W Polsce można było być wyniesionym na widłach za tego typu rzeczy. To było ponad 20 lat wstecz. Nigdy nie miałam z tego powodu problemów, ale też ja nie chodziłam, nie opowiadałam ogólnie każdemu człowiekowi na ulicy. Nie robiłam coming outu, nie wywalałam czegoś takiego w gazecie albo nie wiem gdzie tam jeszcze, że o, patrzcie, bo ja jestem taka. I tak samo uważam na dzień dzisiejszy, że to, że ktoś Woli dziewczyny, woli chłopców, czy tam jeszcze coś innego, nie wiem, pluszowe jednorożce, to jest jego sprawa i pani w banku, czy pan listonosz nie muszą o tym wiedzieć. A zrobiła się jakaś taka afera dupiata, głównoburza i teraz każdy wyskakuje z takim pomysłem. Do tego zaczynają być tworzone jakieś przegłupie nazwy. I ja powiem ci tak: pan po angielsku to jest patelnia. No jak można być patelnioseksualnym, to nie wiem. Nazwy na tego typu rzeczy w większości już są i były, bo jeżeli jesteś, no dajmy na to kobietą i lubisz facetów i kobiety, to jesteś po prostu biseksem, a nie żadnym panseksualnym czymś. No kurde, jeżeli chodzi o osoby niebinarne, to tak samo. To nie jest coś, czego ja ogólnie nie rozumiem. Podejrzewam, że wzięło się to po prostu z tego, że ktoś nie jest zerojedynkowy, czyli taki albo taki. Bo kod binarny, o czym nie wiem czy wiesz, to kod zerojedynkowy używany w komputerach i w robotyce. I jak ja słyszę, że ktoś jest niebinarny, to chce mi się śmiać, bo myślę sobie, no tak, no do komputera podobny nie jesteś, do robota też nie. Ogólnie jest mi obojętne to, jak ktoś sobie żyje, kogo ma w łóżku. Same po prostu chodzenie i trąbienie o tym jest dla mnie kompletnie bez sensu, bo sposób, w jaki jest to robione, nie ma nic wspólnego z. Brakuje mi tutaj polskiego słowa: make aware, z poszerzaniem świadomości społeczeństwa, tak? Druga rzecz to jest to, że kiedyś jak ktoś się identyfikował z Napoleonem, to się go leczyło, a teraz się uważa, że to jest przecież Napoleon i reszta musi się dostosować i Napoleonem taką jednostkę nazywać. Są osoby, które mają realny problem i korygują sobie płeć. Są takie, które nie mogą sobie na tą korekcję pozwolić, bo zwyczajnie jest to kosztowne. I tutaj nie mam żadnego problemu, pod warunkiem, że ktoś właśnie wie, kim jest. Ale jak wyskakują całe rzesze w tej chwili młodych ludzi z tekstami takimi, że oni nie potrafią się zidentyfikować oni nie potrafią określić, kim są. To może warto byłoby pójść na terapię i coś z tym zrobić, i się nad sobą zastanowić, po prostu, kim jestem, czym jestem, co reprezentuję, co przedstawiam światu, a nie chodzić i trąbić, że ja jestem tam, nie wiem, ufoludkiem z głębi oceanu, tam mamy bazę, tam wlatujemy i ja w ogóle to czuję się krzesłem. I najbardziej zakochany jestem w poduszkach, bo do tego dochodzi. Ja mówię o tego typu kwestiach, nie o. Nie o tym, co powiedziałam na początku, czyli jestem taki albo śmaki, lubię to, lubię tamto, ale wiem, mam tego po prostu świadomość. Niemniej jednak, tak jak powiedziałam, forma, w jakiej w tej chwili są te rzeczy przedstawiane, no może ja jestem stada na to, nie wiem. Jest przecież zawsze taka opcja. I tak jak mówię, nie każdy musi się ze mną zgadzać. Mało tego, można mieć nawet zupełnie inne zdanie. Po to właśnie jest sekcja komentarzy, Chociaż tutaj po prostu to były moje trzy grosze odnośnie tego, w jaki sposób później została określona Helen. I tak. Dzięki, że jesteś, dzięki, że chciałaś spędzić ten czas ze mną. Pozdrawiam wszystkich rodzynków. Za wsparcie kanału dziękuję Ani, Arturowi, Dorocie Genaro. Przypominam Ci także, że możesz dołączyć do osób wspierających kanał poprzez. Dołączenie do mnie na YouTube, ewentualnie sprawdzenie linków w opisie, czy też przez te naklejki super podziękowania, przy czym przypominam, że w tym wypadku YouTube zabiera sobie 42% z tego co wpłacasz, więc miej tego świadomość. Na dzisiaj to jest wszystko, a tymczasem dobranoc.